Marszałku, Wysoka Izbo, po świetnym wystąpieniu pana posła Maliszewskiego, to właściwie mam tylko do powiedzenia, powinienem mieć tyle, że popieram to wystąpienie, z wszystkimi tezami tam wygłoszonymi się zgadzam. Natomiast parę drobnych uwag. Panie ministrze, no właściwie można by zacząć to wystąpienie, pora rano wstać, koniom wody dać. To już do końca życia pan się będzie z koniem kojarzył i pan dopuścił się takiego pogromu koni, mniej więcej jak szarża pod Somosierą. Także muszę panu pogratulować i w tym rządzie, w tym genialnym rządzie, najlepszym oczywiście w całej polskiej historii, no to jest chyba jasne, jeżeli ktoś tak nie uważa, to ma zdradziecką mordę, jest agentem i targowiczaninem, w tym genialnym rządzie takich tuzów intelektualnych jak pani Szydło, znana z prawdomówności, pan Błaszczak, albo moralnych tuzów jak rozmodlona pani Kępa, no pan jest osobistością bardzo wsławioną. Muszę powiedzieć, że pan jest mocnym punktem. Tylko że generalnie panu nie bardzo można zarzucić nadmierną pracowitość. I ja bym tutaj, to już było mówione o tym, że pan przypisał chłopa do ziemi, że pan odebrał chłopom własność, zastąpił dzierżawą. No działa pan, można powiedzieć, tak w kierunku szybkiego marszu do PRL-u, ale podobno w internecie są informacje, czy pan by mógł się odnieść, że ludzie kupują woreczki ziemi, po której chodził Jarosław Kaczyński. I czy jeżeli to jest prawdą, bo ja chciałem taki woreczek kupić i nosić na sercu ten woreczek. A to jest w jakiś sposób polska ziemia. Pan jako obrońca, pan, ciszej, lizusy pisowskie, ciszej, pisowskie lizusy, nie ma Kaczyńskiego, więc i tak was nie widzi. Panie ministrze szanowny, czy ten problem, który tutaj był poruszony, bo to właściwie wiele wątków, ale że pan zatrzyma obrót ziemi, że pan jest całkowicie bezradny wobec afrykańskiego pomoru świń, Panowie, no ja wiem, że was to irytuje, ale no nic na to nie poradzę. No macie fatalnego ministra i zakłócanie, przerywanie, nic nie pomoże. No pan Jurgiel nie będzie lepszy. Czy do tych wątków, które tu wielokrotnie były wypowiadane, ja się nie chcę ich przypominać, odwoływać się do nich. Czy pan w swoim wystąpieniu będzie mógł merytorycznie się odnieść, bo ta krytyka była miażdżąca, no całkowita bezradność, bezczynność. Bezczynność kwestii łowieckiej ustawy, bezczynność o pomorze świń, no i wiele innych. Ja bym bardzo oczekiwał, żeby pan nie wygłaszał frazesów i banałów, jak macie w zwyczaju, albo nie wrzeszczał, jak pani Szydło i groził, tylko albo nie mówił o zdradzieckich mordach, jak wasz bohater z Żoliborza, tylko żeby pan merytorycznie się odniósł do poważnych zarzutów, które padły. Bezczynność po nawałnicach. Podobno nadal ludzie mieszkają w namiotach, panie Jurgiel. Oczywiście tu słyszeliśmy, jak wspaniale rząd działa, jak Błaszczak się spotykał, jak konferował, ale fakty są takie, że ludzie nadal, i nic to machanie łapami nie pomoże panu, że ludzie mieszkają nadal w namiotach. Także bardzo bym chętnie usłyszał, czy to prawda, czy to nieprawda. Jeszcze króciutko o GMO. No panowie, tutaj jedyna moja taka uwaga drobna. GMO to jest wszystko. Każde zboże, owoc, roślina, mięso, to wszystko jest GMO. Czyli wy się na coś zdecydujcie na tej sali. To mówię do wszystkich. Jednocześnie, bo PiS robi coś takiego, walczy z GMO, deklaruje, co jest absurdem. Tak by ktoś walczył z transplantacją, z transfuzją, z antybiotykami, szczepionkami. No nie da się walczyć z GMO. PiS mówi tak, Polska wolna od GMO i tutaj wy zarzucacie ludowcy, że PiS de facto tego nie robi, znaczy wprowadza GMO. Ale no każdy wprowadza, nie ma innej możliwości, nie ma co z tym w ogóle walczyć, no trzeba odwrotnie. To jest jedyna uwaga do wszystkich. Skończmy idiotyczną licytację na temat GMO, bo wszystko, co jemy, co się ubieramy, to jest GMO. I w związku z tym należy nie powielać tego kłamstwa, tylko tchórzliwy PiS oczywiście się boi, bo dla niego GMO to coś obok aborcji, eutanazji, bo to są nieuki, bo nic nie wiedzą, co to jest naprawdę, ale poprosił do inne kluby, żeby skończyły ten idiotyczny chocholi taniec wokół likwidacji GMO, bo wszystko, co jecie panowie i co robicie, to jest GMO. Cały rozwój ludzkości się wziął z tego, że zmodyfikowano dzikie rośliny i te rośliny udomowiono. I ostatnia uwaga o świni. To jest jedyna rzecz,
z którą się nie zgadzam, nie jest winą, panie pośle, Dzika, że go udomowiono, stał się świnią. No. I o to bym do ministra Jurgiela nie miał pretensji. O to jedno, że Dzik się stał świnią, za to bym zostawił pana Jurgiela w spokoju, bo dziki udomowiono w wielu państwach bez pana Jurgiela i przed panem Jurgielem. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Ireneusza Zyska.